Panowie, gratuluję nagrody, którą dostaliście z rąk pana Edwarda Miszczaka, ale przy okazji wręczenia powiedział, że nie wierzył w to, że wam się uda. Co wy na to? No, pracował wtedy w innej stacji, więc pewnie trzymał kciuki za jakiś może swoich artystów, ale no, zrozumieliśmy tutaj słowa, no, że nie wierzył może wtedy niekoniecznie w nas, ale wierzył w program Mass Media Music, który właśnie startuje niebawem, bo właśnie dzisiaj ogłosili oficjalną i padła taka oficjalna informacja, więc wydaje nam się, że jesteśmy żywym przykładem tego programu, że jednak warto gdzieś spróbować sił w tego rodzaju talent show. Tym bardziej, że my wtedy też mieliśmy jakiś taki moment zawahania, a to był pierwszy program, w którym można było grać właśnie swoje rzeczy, więc no, jeżeli pan tutaj obecny Edward wtedy trochę wątpił, to teraz na pewno będzie trzymał kciuki za wszystkich, tym bardziej za nas też, bo z jego rąk ta statuetka znalazła się w naszych rękach, więc bardzo panu dziękujemy. Czyli rozumiem, że te słowa was nie zakuły w żaden sposób? W żaden sposób. Fajnie, że właśnie udowodniliśmy, że rzeczy niemożliwe czasem stają się możliwe. Praca Mass Media Music. Rozumiem, że jesteście pełni optymizmu i wierzycie, że będzie kolejny sukces tego programu. Trzymamy za to kciuki, bo było wiele edycji, wielu fajnych artystów, chociażby nasz przyjaciel Igor Herów z grupą Lemon i wielu innych, więc faktycznie, jeżeli się nie zmienią żadne kryteria, zasady tego programu, wydaje mi się, że nie, bo to będzie kontynuacja, no to jest świetny program, bo faktycznie można przyjść i grać, promować swoją twórczość i swoją muzykę. I nie tylko wokaliści, ale też całe bandy, więc to jest ważne, bo ogólnie na takiej scenie brakuje bandów, dlatego trzymamy kciuki za wszystkie bandy, boys bandy, całe ekipy, gdzie w kupie siła, więc polecamy. Właśnie często o tym rozmawiamy z innymi artystami, że ostatnio bardzo często pojawiają się wokaliści, wokalistki, a tych zespołów jest coraz mniej, więc my tutaj nawołujemy wszystkie zespoły, które będą chciały zmierzyć się w programie Mass Media Music, że to jest świetna trampolina i program, więc serdecznie wszystkich zachęcamy. Już dziś pewnie ruszy karuzela jurorów. Kogo byście widzieli za tym stołem? Ciężkie pytanie, wiem, trzeba się trochę zastanowić. Ciężkie. No, my pewnie mamy takie największe sentymenty do tych, z którymi my wtedy się poznaliśmy. No, tym bardziej pewnie gdzieś na nas z góry patrzy Kora, ale no nie wiem, gdybyśmy mieli rzucić jakieś takie nazwiska, to pewnie Doda byłaby świetna, nie, bo znakomita wokalistka i tu też osoba, która potrafiła powiedzieć, czy jej się to podoba, czy nie, czysto szczerze. No nie wiem. Chętnie bym zobaczył Stanach w takim fotelu. Z męskich. Jest bardzo dużo autorytetów muzycznych dzisiaj na polskiej scenie, dlatego wybór jest bardzo duży i mamy to szczęście, że to nie my musimy decydować. Jeżeli chodzi o pytanie, które nie padło, ale czy my byśmy chcieli zasiąść na krześle w jury, to nie, bo na pewno będzie dużo fajnych zespołów i artystów, których będzie trzeba oceniać, a my życzymy wszystkim dobrze. Ale jako mentorzy już spoko na backstage'u, żeby tam zagrzewać do boju. No, z przyjemnością. Na pewno pojawi mi się podczas jakiegoś odcinka i chętnie zobaczymy, jak wygląda obecna produkcja. Będziemy kibicować i śledzić tutaj różne występy, więc jeżeli ktoś będzie miał chęć z nami zamienić kilka słów, może czegoś, nie wiem, poszukać jakiejś rady bądź jakiegoś takiego wsparcia, to serdecznie będziemy wszystkim kibicować i gdzieś tam pewnie na tych kulisach też będziemy. Dzięki bardzo. Dziękuję.